karmiczny Merkury. Planeta wiedzy i psychiki. Jak się nie nauczymy, nigdy nie będziemy tego wiedzieli, ani o tym mówili. Brak wiedzy jest chyba najgorszą rzeczą, jaka istnieje wśród nas. Nie wiedzieć, czyli błądzić gdzieś i podróżować. Podróżować po świecie ciszy, najstraszniejsze. Jak często Merkury sięgał Hadesu po to, żeby komuś wytłumaczyć, że on jest większy. Ale nikt nie rozumie, że Hades jest tylko nicością, tartarem myśli. Albo przestrzenią niewiedzy. Obłęd w oczach i patrzenie się w głupotę swoich własnych doznań, niezrozumienie tego, co jest najważniejsze. Wiedzieć dla samego siebie jest najpiękniejszą rzeczą, by potem błyszczeć w koronie świadomości swojej. Ale tam się dostać, to trzeba mieć zalety wielkie, ale nie przez tych, którzy chcą ciebie uhonorować wieńcem laurowym i zrobić z ciebie największą bazę danych głupoty. No cóż, można czasami pojąć wszystkie atrybuty świata, a być po prostu najbardziej prymitywną istotą w galaktyce po to, żeby śmiać się z tego, że jest ktoś taki, kto zaprzyjaźnia się ze światłem i myśli, że wszystko wie. A spróbuj nie zaprzyjaźnić się, to się dowiesz. Światłem nie ma co walczyć, ale trzeba iść za nim, podążać. Pieśń Merkurego, muzyka przestrzeni bardów, którzy wygrywali przez całe tysiąclecie. I śmiali się z nas, z naszych przewar, głupot, a my nadal w nich jesteśmy. I przymrużamy nasze oczy po to, żeby nie doznawać piękniejszych, świadomych podróży naszego intelektu. Bo po co? Po co być mądrzejszym? Lepiej zostać głupszym i toczyć pod górę kamień Syzyfa. A on się i tak nie obsunie, jeżeli wiemy, jak go podeprzeć. A jednym palcem wystarczy go dotknąć i go rozstrzelić. Tylko trzeba wiedzieć jak, bo świadomość jest przepiękną, nieskończoną, do końca wiedzą. No i cóż? Kiedy myślisz, że jesteś, że wygrałeś, że ach, co to nie ty, jesteś po prostu zamknięty w kwadracie, ale w własnym myśli, a nie MC. O tej samej nazwie, która buduje nieskończoność. Chociaż to jeszcze nie koniec myśli. Czy on pokaże? Na tyle, ile nam pozwolisz ty umyśle, zaklęty w swojej czaszce, bo nie chcesz zrozumieć, że jest coś więcej, że jest przestrzeń, a w niej ty i możesz z niej czerpać. Wszelkie wielkie doskonałości
bo przecież masz ku temu możliwość. Bo możesz zamiast lęku intuicję włączyć, a wtedy świadomość twoja przejdzie nawet przez czarną dziurę nicości. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Tych takich troszeczkę nietypowych, a jednak tak bardzo bliskich. Bardzo bliskich temu, co jest w nas. Planet i astrolog. Do zobaczenia.